okładkę oraz samą książkę już Wam wcześniej pokazywałem, tak więc na niej nie będę się skupiał. Pierwsze strony są takie jak we wszystkich wydawnictwach. Jakieś informacje dotyczące autorów oraz głównej inspiracji Howarda Philippa Lovecrafta. Jest spis treści, zgodnie z którym my będziemy szli. Najpierw nieco wprowadzenia w klimat, później mechanika, świat gry, kilka scenariuszy oraz dodatki. I pierwsze to wprowadzenie w klimat to jest kilka opowiadań, które wprowadzają do świata gry, wprowadzają w klimat, wprowadzają w nastrój tej gry. Tak więc przeczytawszy tych kilka opowiadań można mieć już pewne wyobrażenie na temat tego, w jaki sposób gra się w tą grę i mieć jakieś oczekiwania wobec niej. Natomiast tu już na stronie 25 zaczyna się dość spory rozdział dotyczący mechaniki gry i zaczyna się on wprowadzenia, w którym są przedstawione takie normalne informacje dotyczące tego, kim jest strażnik, kim są gracze, na czym polega gra oraz unikalne cechy gry, czyli coś jest informacja o tym, w jaki sposób Zew Cthulhu różni się od innych gier dostępnych na rynku. Wraz z informacjami już konkretnymi dla mistrza gry, cóż takiego on powinien robić i cóż takiego powinien wprowadzać do gry, aby było to Zew Cthulhu i żeby było tak, jak autorzy tego podręcznika sobie wymyślili. Na następnych stronach mam informacje, jakie rzeczy są potrzebne do gry, jakie rodzaje kostek oraz o figurkach, o kartach postaci i innych rzeczach, które się przydadzą. W międzyczasie wprowadzono tutaj terminy występujące w grze. Dość fajny element designerski. Niektóre strony są wyciemnione, mają nieco ciemniejszy kolor. Nie wiem, czy widać to na kamerze. Bardzo fajny element designerski. Niektóre strony mają ciemniejszy kolor. Jest to związane z tym, że treść tej części nieco odbiega od głównego nurtu i tutaj mamy terminy występujące w grze, taki słowniczek. Trochę przypomina to indeks, który zwykle znajduje się na końcu podręcznika. Tutaj jednak nie mamy informacji, na której stronie możemy znaleźć na przykład informacje dotyczące rundy walki czy wytrzymałości. Jest tu po prostu to w skrócie opisane, a szkoda, myślę, że można by to dodać. Tak jak wspominałem, karta postaci i badacza i są źródła gry, czyli po co można sięgnąć, co można przeczytać, obejrzeć, aby jeszcze bardziej zainteresować się tym tematem i nasiąknąć tym klimatem. No i oczywiście najważniejsza część dla graczy i dla mnie strona, którą doskonale pamiętam z poprzednich edycji, strona tworzenia postaci. Tak naprawdę po jednym przeczytaniu tego podręcznika jest to jedyna strona, którą potrzebujecie, żeby stworzyć postać. Natomiast za chwilę Wam pokażę, co się znajduje nareszcie. Natomiast to jest jedno z najlepszych podsumowań, jakie widziałem, jeśli chodzi o tworzenie postaci, nie licząc zasłonek czy jakichś tam dodatków do gry kupowanych z osobna. Mój stary podręcznik do Zewa Cthulhu samoczynnie otwiera się na tej stronie, ponieważ jest to najczęstsza odwiedzana strona podczas tworzenia postaci, a postacie się tworzy tutaj dość często, tak więc i ta strona otwierana jest dość często. Na kolejnych stronach mamy wytłumaczone wszystkie elementy, które znajdują się na karcie postaci, czyli cechy, takie główne współczynniki, jak budowa ciała, kondycja, moc i inne, oraz współczynniki, które pochodzą od nich, jest napisane jak je wyliczyć. Później jest informacja o zawodach. Co ciekawe, w tej mechanice nie ma jakichś konkretnych profesji. Gracz może wybrać sobie dowolny zawód, chociaż no, zawody różnią się grywalnością, tak więc myślę, że tutaj uwzględni wszystkie grywalne profesje. Nie przypominam sobie, żebym kiedyś musiał sięgać poza tą propozycję, poza tą listę, którą oni tutaj zrobili. Postacie w tym systemie tworzy się w sposób bardzo dowolny. Tak naprawdę
wybierasz sobie zawód, jaki chcesz i wybierasz sobie umiejętności, które są no, zazwyczaj powiązane z tym zawodem. Tutaj mamy nieco rozwinięte opisy tych zawodów, czym się charakteryzują, jak ich odkrywać. I jest przykład tworzenia postaci, która zajmuje dwie stronki. No, jest to dość prosty proces. Pamiętam, że po kilku scenariuszach, kiedy moje postaci ginęły, nauczenie się tworzenia postaci jest tutaj bardzo proste i bardzo szybko przychodzi. Zasady gry i umiejętności to jest jakby druga część ważna dla waszej postaci. Pierwsza to są właśnie te cechy, współczynniki, teraz umiejętności. Umiejętności są w postaci procentowej. I tu na wstępie mamy informacje takie bardzo, bardzo ogólne o tym, że właśnie kula się kasetką, turla się kasetką, co oznaczają poszczególne cechy, ich wartości, co oznacza, że mam 90, co oznacza, że mam mniej. Oraz krótka informacja o tym, jak zdobywać doświadczenia, o obrażeniach fizycznych, to i najstraszniejsza tabelka. I tak naprawdę, jeśli zrozumiecie tą prostą tak naprawdę tabelkę, to rozumiecie całą mechanikę Zewa Cthulhu. Jeśli przez to przebrniecie, to nie ma żadnych przeszkód, żeby z tą mechaniką szaleć i grać. A jest to tabela porównawcza, kiedy porównuje się dwie cechy. Jeśli na przykład siłuje się moja postać na rękę z kimś innym i moja budowa ciała to jest 10, a mojego przeciwnika 12, to na przecięciu mam szansę powodzenia mojej akcji. No i oczywiście informacje dotyczące szoku, śmierci, leczenia, skoków, przewrotów itd. Mimo, że ten system nie jest nastawiony na walkę, ma oczywiście zasady dość dobrze rozwinięte dotyczące obrażeń zadawanych oraz leczenia, walki na noże, walka wręcz. To wszystko jest tutaj, pancerz, wszystko jest tutaj uwzględnione. Jeśli ktoś chce grać właśnie w sposób bardzo brawurowy i waleczny, to nie ma ku temu przeciwwskazań. No i oczywiście są wymienione wszystkie umiejętności po kolei. Co ciekawe, niektóre umiejętności mają już jakiś procent, na przykład chwyt 25%. Jest to związane z tym, że no, każdy jest w stanie chwycić. Natomiast charakteryzacja 1% też pokazuje, że no, zawsze jest jakaś szansa wiedzieć coś na temat charakteryzacji i być może się uda, ale tak naprawdę jak się nie znasz, to nie. Natomiast chwyt no, w 1/4 osób, chyba każdy się bił w szkole, przedszkolu, tak więc chwycić drugą osobę jest w stanie zastosować jakiś tam chwyt Nelsona na przykład. Tak więc bardzo fajne jest to, że są umiejętności uwzględnione, takie, które mają już jakiś bazowy poziom. No i jest tabela broni, bardzo duża i bardzo bogata, ponieważ ta gra pokrywa trzy okresy historyczne: 1880-90, 1920 oraz czasy współczesne. Obejrzyjcie sobie nieco bardziej. Nie wiem, czy złapię ostrość strzelby, ale też jest broń ciężka. Są również działa, które zadają koszmarnie duże ilości obrażeń. Na przykład 10K6. 10K6 na obszarze 2 metrów, działko 75 mm. Wspominam o tym, żebyście po prostu zapamiętajcie sobie te 10K6, średnio 30 obrażeń, ponieważ jak przejdziemy do potworów, to będziecie mogli sobie porównać z tym, jak to tam wygląda. No i mamy tutaj zestawienie wszystkich umiejętności i każda umiejętność jest tutaj opisana. Jakby ktoś miał wątpliwości, do czego dotyczy medycyna, to może sobie tutaj sprawdzić. No i jedna z ważniejszych umiejętności Mythic Cthulhu, które są na początku na 0%. Jak widać, wydawnictwo zadbało o to, żeby strony były ciekawe, zawsze się coś dzieje, zawsze jest jakieś zdjęcie, obrazek, nawet jeśli jest jakiś nudny tekst.
No i osobny rozdział dotyczący poczytalności obłędu. Zauważcie, że walka, zasady walki zostały omówione przy okazji jakiegoś tam rozdziału, natomiast zupełnie osobny rozdział zrobiono o poczytalności obłędzie, czyli zupełnie odwrotnie niż przy innych grach, gdzie poczytalność i obłęd jest w jakimś tam rozdziale, natomiast to walka stanowi osobny rozdział. Tutaj właśnie mamy poczytalność i obłęd, ilość punktów, ilość utraty, co nam grozi za daną utratę, zaburzenia umysłowe, psychiczne. Sporo wiedzy można z tego wyciągnąć na temat psychologii i zaburzeń psychicznych. Jeśli ktoś się w to wgłębi, to jak najbardziej będzie miał szansę. Tutaj na tej stronie możemy obejrzeć ciekawy błąd drukarski. Takich błędów jest chyba z 2 czy 3 w całym podręczniku. Jakiegoś estetę mogą faktycznie drażnić, natomiast jeśli ktoś jest tak niewrażliwy jak ja, prawdopodobnie nie zrobi to na nim większej różnicy. No i są również wskazówki dla graczy, w jaki sposób odgrywać postać niepoczytalną oraz pewien etap postaci, która oczywiście jest w pewnym momencie niegrywalna. No i na samym końcu, co mnie dziwi, że na samym końcu, bo ja bym to wrzucił na początek, jest przykład rozgrywki. Przykład gry. Według mnie przykłady gry najlepiej tłumaczą, na czym polega gra fabularna i tego typu fragmenty powinny być na samym początku podręcznika, powiedzmy po tych opowiadaniach, tak żeby ludzie, którzy nie wiedzą, co to jest gra fabularna, bo zobaczyli okładkę na Quake'u i pomyśleli, kurde, ciekawe co to jest, kupili, czytają i zanim dojdą do setnej strony, jest szansa, że zrezygnują. No ale jest. Ważne, że jest. Ważne, że jest. I teraz wkraczamy w obszar, którego nigdy nie czytałem. No, czytałem w przypadku tego podręcznika, bo akurat musiałem, natomiast nigdy wcześniej nie czytałem i nie sięgałem tak głęboko w ten podręcznik. Nie jest to spowodowane bynajmniej strachem czy obawą o moje zdrowie psychiczne, tylko po prostu były to tajemnice mistrza gry. Ja zawsze wolę być graczem mistrzem gry, tak więc dla mnie to były zawsze tajemnice mistrza gry. Nie wiedziałem nawet, że przez długi okres nie wiedziałem, że magia jest tak powszechna w świecie mitów Cthulhu i tak dostępna dla graczy. No, z tym dostępnością to różnie i z pewnością opowiem Wam o tym kiedy indziej. Na razie wracamy do podręcznika. Czym jest magia Księgi Mitów? Jest opisane, w jaki sposób działa magia, jak funkcjonuje, w jaki sposób ma wpływ na świat i w jaki sposób ma wpływ na scenariusz i w ostateczności w jaki sposób ma wpływ dla graczy. Ich postacie, przepraszam, wpływ na postacie graczy. Są nawet wymienione księgi z tytułów. Prawdopodobnie są wyciągnięte z poszczególnych opowiadań i historii. Wraz z ich statystykami oraz informacjami, które można wyciągnąć z takich podręczników, co może być dodatkowo jakimś przyczynkiem do jakiegoś pomysłu na scenariusz. Jest nawet tabelka, wyobraźcie sobie, że jest tabelka z poszczególnymi ksiągami, które mają swoje parametry, statystyki i współczynniki. Informacja o posługiwaniu się magią jest... Można się nauczyć zaklęć, można grać czarownikiem, który czaruje. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne, natomiast same czary nie zostały przedstawione w tym rozdziale, tylko w zupełnie innym, do którego przejdziemy, bo teraz przechodzimy do dużego działu opisującego świat gry. I na samym początku mamy wyjaśnione, czym są mity Cthulhu, jakby ktoś nie wiedział i miał jakieś wątpliwości. Jest przedstawiony na przykład prehistoria mitów. Jest przedstawiona na przykład prehistoria mitów, która sięga 4,5 miliarda lat wstecz. Tak więc, zanim w ogóle dinozaury się pojawiły, to coś się działo na naszym świecie. I tu wszystko to jest przedstawione. Dopiero gdzieś tam pod koniec tej listy pojawia się gdzieś tam człowiek. Człowiek i jego cywilizacja. Tak więc jest bardzo dużo do odkrywania i dowiadywania się. Oczywiście te informacje powinny zostać tylko i wyłącznie do informacji mistrza gry, ponieważ
ten sposób jest w stanie zaskoczyć graczy. Jest krótka informacja o Necronomiconie, czyli o najpotężniejszej księdze i najważniejszej, jeśli chodzi o Księgę Mitów. Wrzucili tutaj również informację o samym autorze i jego dziele. Bardzo fajny akcent. No i oczywiście same istoty. Nie wiem, na ile tu się już zaczyna... No i oczywiście jest rozdział o istotach mitycznych. Bardzo ważny element jest tutaj wprowadzenie, jakaś typologia, podejrzewam. Bardzo fajnym efektem są te znaki oraz zapis różnym pismem arabskim, greckim. Dzięki temu będzie można wprowadzić do gry bardzo fajne handouty właśnie z takimi zapisami i gracze będą musieli się jakoś w jakiś sposób domyślać, że coś zostało na przykład zapisane po hebrajsku. Okej. No i tutaj ponownie mamy choroby psychiczne, nieco lepiej opisane. Znowuż nie wiem, dlaczego to nie zostało wrzucone do rozdziału z chorobami psychicznymi, poczytalnością postaci. Ja wiem, że tamten rozdział był o postaci, a ten jest o świecie, no ale jakoś bym to, myślę, połączył jedno z drugim. Tak czy siak mamy tutaj wymienione całą listę różnego rodzaju fobii, na przykład wraz z ich konkretnymi nazwami. Ofidiofobia, strach przed wężami, i cała masa innych. Tak więc można się posługiwać w miarę profesjonalnym językiem psychologicznym, psychiatrycznym w czasie gry. Bardzo fajne przygotowanie, background, taki pierwszy impuls, który może zainteresować kogoś takim kierunkiem studiów, a nie innym. I później człowiek idzie na psychologię i marnuje 6 lat swojego życia, które mógłby spożytkować na jakiejś porządnej pracy, a nie siedzeniu na studiów i pisania prac, z których tak nic nie wynika. Okej, kolejny rozdział, przygotowanie do gry. To jest taki mały almanach dla mistrza gry, mówiący o tym, jak przygotować fabułę, jak wpaść na pomysł scenariusza, jak go zbudować, o roli przedmiotów, o opisywaniu, tworzenie opisów poszczególnych rzeczy, jak na przykład czary, jak wyglądają w tym świecie, jak odegrać obce istoty, czy granie w innych krajach. Dodatkowo jest tutaj jakieś narzędzie i techniki dla mistrzów gry, jaką rolę w scenariuszu odgrywają gracze. No i jak widać, jest ten rozdział dość dobrze rozwinięty. Jest nawet informacja, co mnie zaskoczyło, o rozgrywce turniejowej. Nigdy wcześniej w podręczniku nie spotkałem się z informacją o turniejach. Jak przygotować fabułę, postacie, jak stworzyć nazwy podczas turnieju, podczas konkursu, w którym gra się w scenariusze Zew Cthulhu. Kto wie, być może Galadriel kiedyś zorganizuje turniej, na którym będzie można poprowadzić graczom tylko i wyłącznie Zew Cthulhu i wygrać jakąś nagrodę. Myślę, że to bardzo fajny pomysł i na jakimś konwencie mogłoby się coś takiego odbyć, chociaż nie wiem, jak by było z frekwencją. No i stworzenia światów mitów, to już jest pewne przygotowanie pod bestiariusz, czyli potwory, które mogą wyskoczyć z ciemności i zaatakować nasze postacie. Potwory są oczywiście podzielone, mają swoją hierarchię, są pewne rodzaje. Jest tutaj napisane, w jaki sposób stworzyć im statystyki, jakie mają unikalne swoje cechy. Większość, zdecydowana większość ma rysunki, także mistrz gry jest w stanie sobie wyobrazić i dopasować do tego jakiś może opis, poszukać w internecie tych rysunków, żeby przedstawić je graczom, albo po prostu mieć przygotowany podręcznik i pokazać im w podręczniku, jak taki stwór wygląda. Niektóre wyglądają śmiesznie, inne są faktycznie straszne, w zależności od tego, czego gracze oczekują po sesji. No i ten rozdział jest dość obszerny. Bardzo fajny motyw znalazłem tutaj, który różni się nieco od poprzednich wersji.
Nie jestem pewien, po prostu nie pamiętam tego w ten sposób. To jest skala potworów, jak duże są i jak małe w porównaniu do człowieczka, który jest tutaj. Natomiast wydaje mi się, że tu dodano tych ludzi w bardziej adekwatnych pozach, leżącej, uciekającej, pełzająco kroczącej. Tak więc te pozy są jakby bardziej adekwatne do tych stworów, które tutaj się pojawiają. Niektóre opisy są dłuższe i bardziej wyczerpujące. Widać, że wyraźnie został zaczerpnięty dany stwór z jakiegoś opowiadania i widać konkretną historię. I z tych opisów wynika bardzo wiele pomysłów na scenariusze. Tak jak często w światach fantasy można sobie odpuścić opis jakiejś bestii, bo można sobie wyobrazić, jak taka bestia wygląda, tak tutaj. Myślę, że nie. Myślę, że właśnie w tym bestiariuszu, w opisach tych postaci tkwi bardzo dużo informacji, bardzo dużo inspiracji do tego, aby tworzyć i wymyślać scenariusze. Technologia obcych. To był rozdział, który najbardziej mnie zaskoczył, ponieważ jak ja grałem w SF Cthulhu, nigdy nie doszliśmy do etapu, w którym miały się pojawiać jakieś technologie obcych. Na przykład jest tutaj puszka na mózg, w którym można zamknąć mózg badacza na przykład i utrzymywać jego statystyki w jakiś tam sposób. Jest jakiś miotacz piorunów, pistolet elektryczny, maszynka zatrzymująca czas, bardzo wiele różnych ciekawych patentów, może nie bardzo wiele, ale bardzo ciekawy. No i tu znowuż mamy potwory już z konkretnymi statystykami, które są już panteonem. Te statystyki są o wiele poważniejsze i również stwory. Generalnie przez całą historię mojego Zewa, a nie grałem zbyt dużo, to się przyznaję, tych kilkanaście scenariuszy trudno nazwać wielką przygodą. Nigdy nie spotkałem z żadnych z tych wielkich, dużych stworzeń, a już na pewno nie spotkałem Cthulhu. To być może Was ciekawi, nawet jeśli nie kupicie tej książki, to być może Was interesuje, ile punktów żywotności ma Cthulhu, tak? Największy stwór, największy potwór, jest na okładce, boss wszystkich bossów, ma wytrzymałość 160. Pamiętacie to działko? Wystarczy, że mamy Cthulhu się budzi, akurat jest tam pancernik, który ma kilka takich dział, oddaje 5-6 strzałów i tak naprawdę Cthulhu nie ma, ale na jedną rzecz nie zwróciliście z pewnością uwagi, ponieważ kamera pewnie nie chwyta takiej rozdzielczości. Otóż, gdy wytrzymałość Cthulhu spadnie do zera, rozpływa się w obrzydliwą chmurę koloru zgniłej zieleni, która od razu zaczyna znowu formować się w jego postać. Po K10 plus 10 minutach Cthulhu znów odzyskuje pełną sprawność i ponownie ma pełne 160 punktów wytrzymałości. Tak więc, jak widzicie, Cthulhu jest niezniszczalny. Nie da się go zniszczyć. Jeszcze raz, Cthulhu jest niezniszczalny, nie da się go zniszczyć. Bardzo ciekawy pomysł na wprowadzenie głównego bossa do scenariusza. Chociaż ja wpadłem na pomysł, aby rozwalić Cthulhu w wyższej warstwie stratosfery. W każdym razie gdzieś, gdzie wieją pasaty, czyli silne wiatry, które by rozwiały tą chmurę na przestrzeni wielu kilometrów i zaknęły w takim błędnym kole i ten Cthulhu non-stop byłby tą chmurką unoszącą się w tych pasatach, jedynie siejący grozę zieloną mgłą, nie mogąc się sformować z powrotem. Dość ciekawy, myślę, pomysł, który gdzieś tam wykorzystam, chociaż już nie, nagrałem już filmik, tak więc raczej nie wykorzystam tego. No i są też, wierzcie lub nie, bogowie. Naprawdę tych statystyk, pomysłów tu jest od groma, tak więc przeczytajcie to sobie, ja jedynie te rzeczy przelecę. To byli bogowie, teraz potwory, od niedźwiedzia, byka, konia, krokodyla, przez goryla, ale też i mumię, czy olbrzymią kałamarnicę. Wszystko, co potrzebujemy do brawurowej przygody, aby niszczyć, strzelać i zabijać.
Tu mamy wybrane postacie. Jeśli nie chcemy wymyślać i tworzyć nowego BN-a, to można skorzystać już z gotowych postaci. Zresztą opisy tych postaci, ponownie jak opisy potworów, są bardzo fajnym pomysłem na scenariusz. No i tu jest księga czarów, którą Wam już wcześniej obiecałem. Czary są tutaj opisane. Rzucanie czarów jest tutaj dość proste, tak więc te parametry czarów też są proste. A czary są, muszę Wam powiedzieć, bardzo zróżnicowane od takich, które niewiele robią, takie, które naprawdę są w stanie zatrząsnąć podstawami, fundamentami tego świata. Prawdopodobnie niedostępne dla graczy raczej, ale ciekawie jest wiedzieć, że można przenieść się o 50 milionów lat świetlnych. Technicznie jest to możliwe. Przynajmniej tak udostępnia to, umożliwia to podręcznik mechanika. Na ile w praktyce jest to możliwe, trudno powiedzieć. Jak widzicie, czarów jest cała masa. To są cały czas czary. Ja przewracam kartki i tu jest mnóstwo. Wezwanie ryby na przykład. Czy wygnanie Edhorta. Jest bardzo dużo czarów przywołujących różnego rodzaju stwory. Bardzo mało czasu czarów kontrolujących te stwory. Tak. Stały trik mistrza gry polega na tym, że dajemy graczowi, który chce grać magiem, czar przyzwania jakiejś istoty i nie dajemy mu czaru kontrolowania tej istoty. Dość ciekawe rozwiązanie. No i na stronie 289 zaczynają się scenariusze. Tych scenariuszy jest kilka. Jest scenariusz nawiedzenia. Jak widać, one są pocięte w małe fragmenty, tak więc dość dobrze się to czyta i bardzo łatwo sobie to wyobrazić. Dodatkowo dają dość sporo swobody, jeśli chodzi o kreację takiego scenariusza. Są i mapki, jeśli są potrzebne, są statystyki, handouty, które można sobie skserować, jakieś dodatkowe informacje, BN-i, no i oczywiście stwory i odwołania do stron, w których te stwory i dokładne statystyki można znaleźć. I ostatni stepujący nieboszczyk, ten mi się szczególnie spodobał, bardzo fajny. Ciekawe, że na koniec go wrzucili. I na samym końcu mamy dodatki do gry. To są takie dodatkowe rzeczy, które mogą się przydać, ale niekoniecznie. Jest Arkham, główne miasteczko, które pojawia się w większości opowiadań, w dużej części opowiadań Lovecrafta. Jest pewna historia, chronologia wydarzeń. Taki poradnik mówiący o odległościach, szybkości podróży, o kosztach różnego rodzaju, ile kosztuje hotel, ile kosztuje alkohol, medykamenty, transport. No i to również w trzech różnych czasach. Zresztą opatrzone rysunkami, powozy, bale, jive, no i oczywiście nasze współczesne czasy. Jest tutaj też lista dodatków i podręczników uzupełniających, a nawet książek wydawanych, które można dostać na rynku. Jest bardzo fajna rzecz. To była pierwsza rzecz, jaką przeczytałem z podręcznika. Klęski, żywioły, katastrofy. Chronologicznie ułożone. Jest tu oczywiście i Titanic, ale nie tylko. 1912. Jest napisane, ile osób zginęło. Oczywiście każdą jedną katastrofą mogą stać kultyści. Każda jedna katastrofa to może być pomysł na scenariusz. Widzicie, ile tych pomysłów na scenariusze tutaj jest. Różnego rodzaju organizacje. Jest nawet historia, tak więc jeśli ktoś interesuje się historią albo nie lubi historii, a lubi gry fabularne, jest to sposób na poznawanie historii. Jeśli macie mistrza gry, no mówcie go do tego, żeby wplótł Wam jakieś ciekawe elementy historyczne, tak żebyście mogli się pouczyć grając. No i są gotowe postacie do skserowania, wycięcia, do użycia jako BNI i jako postacie dla graczy. No i jest oczywiście karta postaci dla gracza, dla trzech różnych epok, 1890, 20 i teraźniejszość. Zabawnie brzmi ta teraźniejsza, ponieważ kiedy
Ja grałem, to był jeszcze poprzedni wiek, a teraz mamy już nowy wiek, tak więc dość ciekawie się na to patrzy. No i ostatnie tabelki, reklamy, komiks, w ogóle nieśmieszny i kolejne reklamy. I to jest na tyle. Właśnie obejrzeliście ze Cthulhu, strona po stronie.